Lecimy na wycieczkę, troszkę poodwiedzać grobów leśnych, ale po drodze patrzę, są prawdziwki, to przynajmniej filmik zrobię, bo nosić tego znowu, może tego wezmę, bo ten ładny mały, spróbuję wziąć, tak żeby takie twarde, bo do plecaka parę sztuk, więcej nie będę brał. Chłopaki gdzieś tam dołem idą, a tu znowu mam prawdziwkę, ale ten już na emeryturze, taki wielkolud. Lecę dalej, może gdzieś tu mniejsze jakieś będą, parę sztuk wezmę jeszcze. Tam nie było nic, a tu, ale to chyba ceglasty, nie będę zrywał. Już to spleśniałe jest, ale chyba ceglak. Ale może w tym lasku będą jakieś prawdziwki. Zaraz zobaczymy. No nie myliłem się. Są prawdziweczki. Jeden, drugi. A teraz w marszu nie widzę więcej. Tutaj trafiłem na miejsce, ale to już prawdziwki pleśnieją. Tam jest kolejny. Tu jest ładniutki. Tego wezmę. Ten śliczny. Popatrzcie, tu dwa wielkie. Tu są następne. Jeden, drugi, trzeci, wszystko przerośnięte. Tam dalej pójdę i są znowu. Ten spleśniały. Te już miękkie, duże. No nie nazbiera tu dzisiaj. Troszkę może gdzieś. Ten może będzie jeszcze, ale nie. Kolega mnie woła, że są prawdziwki, a ja po drodze też znalazłem. Lecę tam do niego zobaczyć, co on tam ma. Nie wiem, czy będę je brał. Potem sprawdzę, czy one jakieś twarde w miarę. Zejdę tu na dół, gdzie on mówił, a są. No, widać, widać. Pod grzybków trochę nadgnitych. A, tu jest jeden, tu jest drugi już taki stary, a tu też jeden, dwa i trzy, a tu widzę kolejnego z tej strony. Tu jeden już się przewrócił. Tu jest jeszcze jeden, taki w miarę. A tu kolega mi pokazuje, że jest taki ładny. O, ten jest pierwszej klasy. Nie, że znowu są prawdziwki. No i faktycznie. Ale to już takie wszystkie przerośnięte. O, ten może by był. No popatrzcie, ile tego jest. Nazbierałby człowiek, jakby miał czas i chodził to co parę dni. Kolega mnie woła, mówi, jakie prawdziwki, o ja cię, o ty, ale ja już je widzę. On ich pewnie tych nie widział. O kurczę, ja się nie mogę. A zdejmę sobie aparat. Ten to jest po prostu olbrzym. Popatrzcie, taki, ale prawdziwki, wszyscy robimy foty teraz. I to one są twarde, nie są, o te to są prześliczne, te będą takie do zerwania jeszcze, no. A ten jaki, ja, ale prawdziwek, ja cię kręcę. Dojrzałem z daleka soplówkę. Idę popatrzeć, ale jej dużo jest tutaj. Ładna taka, popatrzcie. O kurcze, bladem się zwalił. Ślisko, mokro dzisiaj strasznie. Chciałem zdjąć aparat z szyi. Ale z tej soplówki to masa. Ładny grzybek. A dzisiaj pogoda taka. Zapaliliśmy znicze, postaliśmy chwilkę, a wracamy pomału. Wszedłem na skróty przez młodnik, patrzę, a tu taki prawdziwek. Idę dalej. Znowu prawdziweczek, wszystko w jodłowych takich lasach.
No jest tych prawdziwków tu trochę. Bo Bartek mnie woła, że jest grzybul. A tu kurczę, ja patrzę, a tu następny. Ale prawdziwki, ja cię nie mogę. Jest moc w tym roku, jest moc takie wielkie.